Słyszysz? To jest najlepszy schab, jakikolwiek w życiu jadłeś. Prosty, szybki, sprytny i niesamowicie soczysty. Jak go zrobić? Zobacz sam. To już wiesz, czemu się dziś spotkaliśmy. Właśnie chodzi o ten piękny schab. Zobacz, jakich potrzebujesz składników, aby był idealny. Do przygotowania genialnego, soczystego, delikatnego schabu z kością będziesz potrzebował kilogram schabu z kością, cytrynę, dwie łyżki oleju, czosnek przez pracę przepuszczony, sól i pieprz, rozmaryn połączony z czosnkiem niedźwiedzim, miód, ketchup i musztarda, najlepiej Dijon. Patelnia, a musimy ją bardzo mocno rozgrzać. Włączam już na co najmniej 6-7. Dodaję od razu dwie łyżki oleju rzepakowego. Czemu tak robię? Dlatego, że ten schab musimy bardzo mocno obsmażyć. Obsmażyć, aby zamknąć pory i aby cały sok i smak został w środku. Patelnia rozgrzana do czerwoności. Bierzemy ten piękny schab i pomału obsmażamy z każdej strony. Słyszycie? To jest poezja. W tym czasie włączcie piekarnik na 150 stopni, niech się już grzeje. Schab jest obsmażony z każdej strony, pory są zamknięte, więc teraz nie pozostaje nic innego, jak na chwilę go odstawić, dosłownie na minutkę i zająć się przygotowaniem marynaty. Schab odpoczywa, wcześniej oczywiście sznurkiem go związałem i dodaję do miski poszczególne dodatki, których będę używał do zrobienia marynaty. Kiedy całość mam w misce, dokładnie razem mieszam. Marynata to jest to, co macie w szufladzie. Możecie użyć każdych ziół, które lubicie. Oczywiście dałem też trochę rozmarynu, bo schab ogólnie mięsiwa lubią posmak rozmarynu. I zobaczcie, tak ta marynata wygląda. Pachnie przepięknie. Więc smarujemy dokładnie marynatą. Tak posmarowany schab stawiam do piekarnika na 1,5 godziny w temperaturze 150-160 stopni Celsjusza. Cały czas smaruję sokami, które będą się z niego wydobywać, ale także smaruję marynatą. Na ostatnie 15-20 minut podkręcę temperaturę, tak aby powstała chrupiąca skórka. Skórka, która będzie niesamowicie chrupać. Zobaczycie, ten schab będzie kosmicznie pyszny. Nie przedłużam, smaruję i do pieca. Prawie upłynęło 1,5 godziny, odkąd wstawiliśmy schab do pieca. Coś czuję, że za chwilę zadzwoni dzwonek, a jak zadzwoni, to będzie znak, że właśnie trzeba schab wyjąć z pieca. To ten dźwięk minęło 1,5 godziny w 150 stopniach Celsjusza. Sięgnę po schab, zobaczymy jak wygląda. Oh, zobaczcie. Jak to cudo wygląda. Od razu ustawiłem temperaturę na 220 stopni i teraz posmaruję jeszcze marynatą ten schab. Niech ona się przypiecze, niech ona będzie chrupiąca i pyszna. Zresztą sami za chwilę zobaczycie. Ostatnie 15 minut w temperaturze 220 stopni Celsjusza i będzie chrupiąca skórka i będzie aromatyczny. Potem go odstawię, aby odpoczął, bo mięso wciągnie soki. Zobaczcie, jak to wyszło. Słyszysz? To jest najlepszy schab, jakikolwiek w życiu jadłeś. Prosty, szybki, sprytny i niesamowicie soczysty.